Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Was z prazdnikiem Paschy, tych, którzy są obecni i tych, którzy nie mogli być obecni, a nas oglądają. Wszystkich Was pozdrawiam bardzo i życzę Wam radości paschalnej. To największe święto, na które tak długo czekaliśmy i które przeżywamy zawsze całym swoim jestestwem, całym sercem. Każdy chrześcijanin bez Paschy nie istnieje, nie wyobraża sobie życia. Pascha nie jest tylko świętem, ona nadaje sens. I jestem głęboko przekonany, że od dnia dzisiejszego będzie nam prościej stawić czoła temu wyzwaniu, które jest przed nami. Jestem głęboko przekonany, że będziemy i jesteśmy już silniejsi, bo Pascha ma swój bardzo ważny wymiar i sens w naszym życiu. Ona tak mocno zmienia nasze życie, ona tak mocno ukierunkowuje nasze życie, że my często znajdujemy w sobie taką siłę, o której nawet nie wiemy. I to daje nam Pascha. Ona jest rzeczywiście źródłem życia. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy nie ma miejsca ani na smutek, ani na żadne troski, ani na żaden płacz. Przekonywał nas święty Jan Chryzostom w swojej katechezie, czym jest Pascha. Dzisiaj na równi świętują wszyscy. I ci, którzy pościli, i ci, którzy nie pościli. Ci, którzy są bogaci i biedni, wszyscy mają jednakowy dostęp do Paschy, bo to jest przejaw miłości Bożej. I z każdym rokiem my powinniśmy i z pewnością jeszcze głębiej przeżywamy Paschę. Bracia i siostry, chciałoby się wszystkich Was objąć dzisiaj paschalnie, pozdrowić, tak jak mówiłem, tych, którzy są obecni i którzy nie mogli być razem z nami, ale są obecni swoim duchem. Przez wiele lat miałem posłuszanie przywożenia ognia do naszej cerkwi i wiem, z jakimi trudnościami wiązało się zawsze przygotowanie całej procedury, trwającej nieraz miesiącami. Jak się udało w tym roku, to chyba cud Boży i ogromna wdzięczność naszemu Władysławie Metropolicie, który w takich uwarunkowaniach wykorzystał całą moc, którą ma łaski Bożej w sobie, żeby uczynić to, co w istocie jest niemożliwe. I przekazując te słowa, które Władyka wyrażał Metropolita, który dziękował prezydentowi, premierowi, marszałkowi województwa podlaskiego za to, że udało się przywieźć ten ogień, a ja dziękuję za to, że z naszej diecezji pojechał ojciec Mitrat Aleksander Konachowicz i przywiózł ten ogień. To też jest bardzo ważne. Powiem szczerze, że ja się bardzo bałem, że jak ten ogień nie przyjedzie, to będzie też jakiś taki smutny znak i smutny dzień w naszym życiu, bo już co roku było. I sława Bogu, ten ogień dotarł do nas. To jest też iskierka wielkiej nadziei w tych trudnych okolicznościach. I chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować Wam za te ostatnie dni. Jesteście wspaniali. Sami oddolnie zorganizowaliście tak harmonijnie i pięknie całe życie Wielkiego Tygodnia. Dziękuję Wam za to z głębi serca. Chylę głęboko i nisko czoła przed Wami za te inicjatywy każdego z Was, którzy dzisiaj są obecni, tych, którzy byli i tych, którzy będą. Zapraszamy na nabożeństwa teraz w tym wyjątkowym tygodniu, kiedy nas będzie mogło być już więcej. Zjednoczmy się wszyscy w modlitwie i pokonajmy to doświadczenie paschalną mocą, paschalnym pozdrowieniem Chrystus Woskresie i wiarą w zmartwychwstałego Chrystusa. To jest dla nas wszystkich, bracia i siostry, ogromny egzamin wiary. To nie są tylko czcze słowa. Nigdy nie myśleliśmy, że zetkniemy się z tego rodzaju doświadczeniem, które spowoduje, myślę, że nawet w okresie Wielkiego Postu nikt się z nas nie spodziewał, że to jednak tym się skończy, który spowoduje aż taką absencję w naszych cerkwiach, fizyczną absencję,
podczas święta Paschy. To jest ogromny egzamin dla nas teraz, abyśmy naprawdę przemyśleli i swoje życie, rozpoczynając od samego siebie i w tej radości paschalnej, przeżywając głęboko Paschę, podziękowali Bogu za każdy dzień naszego życia, za każdą możliwość bycia w cerkwi, za każdą liturgię, za każdą Eucharystię, nie mając absolutnie żadnej pychy w sobie. Z tytułu tego, co za chwilę powiem, jesteśmy dzisiaj po części szczęśliwi, dlatego że nie ma nas za wiele prawosławnych, a w Grecji prawosławnej wierni dzisiaj nikt nie może przystąpić do Świętowo-Pryczastia. To jest wielkie doświadczenie. Nikt nie może wejść do świątyni. My jednak mamy ograniczoną, ale tę możliwość, że na tych dniach po kolei, rotacyjnie, mogliśmy przystąpić do Eucharystii. I zjednoczmy się, aby wszyscy na całym świecie, bo dzisiaj ci, którzy nie mieli takiej możliwości, prawosławni Grecy, Rumuni, Cypryjczycy, a więc Grecy, Cypryjscy, oni wszyscy dzisiaj płaczą z tego powodu, chociaż przeżywają tę Paschę. I potrzebna jest wspólna siła modlitwy, żebyśmy w następnym roku, da Bóg, już wypełnili po brzegi nasze cerkwie i pamiętali, że nie tylko na Paschę, nie tylko na Boże Narodzenie, ale wziąwszy lekcję, żebyśmy odkładali wszystko na bok i starali się w każdy niedzielny dzień i w każdy świąteczny dzień być dla własnego dobra z Bogiem. I to jest główne przesłanie. I głęboko wierzę, że ta Pascha przyniesie optymizm w nasze życie, wniesie też nadzieję i pomoże nam pokonać to wyzwanie i tą próbę, którą nam zesłał Bóg dla naszego dobra i także dlatego, abyśmy byli mądrzejsi i bardziej roztropni w swoim życiu.